Jarosław Kaczyński we wrześniu ubiegłego roku podjął próbę takiej ofensywy politycznej na gruncie takim pragmatyczno-gospodarczym. To był profesor Gliński. No i tam Prochu oczywiście nie wymyślił, nic rewelacyjnego tam nie podał, więc w moim przekonaniu ta próba miała na celu przekonanie potencjalnych partnerów, że Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność koalicyjną, potencjalnych partnerów politycznych, tak naprawdę przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc koalicja, która ma stuprocentową zdolność koalicyjną, a w porywach nawet większą, w związku z tym, ale to ma swoje też konsekwencje, bo koalicja z Polskim Stronnictwem Ludowym no, z całą pewnością nie oznacza zmiany ani modelu państwa, ani sposobu rządzenia, ani też zwiększenia zakresu wolności gospodarczej czy czegokolwiek takiego. Polskie Stronnictwo Ludowe ma jedną strategię, którą realizuje, opanować Ministerstwo Rolnictwa, ewentualnie Ministerstwo Gospodarki i doić Rzeczpospolitą pod pretekstem, że najcięższa jest dola chłopa. Wiadomo, że najcięższa jest dola chłopa, nawet jak jest babą.